kapitan, a zresztą trudno, żebym nie miał, no ponieważ jest to tak ważna ustawa, no określana często jako tak zwana część piąta, czy dział piąty prawa cywilnego, czy kodeksu cywilnego. U nas przyjęto nieco inny model. I w pierwsze pytanie, czy ta nowelizacja jest ostatnią nowelizacją tejże ustawy i czy w Sejmie już rozpoczęte zostały prace nad kolejną i czy te prace nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej no, są zbieżne z 9 lipca 2015 roku, proponuje ta ustawa. Nagrywam kolejną część. Drugie pytanie. W nowelizacji tej online posiedzenie Senatu na Wiejskiej. Doprecyzowany status. Co to trzeba zgoje tam zamierzają zrobić jeszcze przed wakacjami. Z punktu widzenia prawnego. No proszę określić. Bo wiemy, status, że no ponieważ pojęcie eksperta Seremet pojechał sobie na wakacje na i ukrywa się ale na przed odpowiedzialnością. Ustawy, to pojęcie to między innymi za śledztwo smoleńskie, zbrodni smoleńskie, ale także śledztwo a konkretnie mi chodzi o to, dotyczące ekspert jest zbrodni na Andrzeju Leperze. Zawodu prawniczego, i pewnie jak oni tu już wszystko, co mają jeszcze w koszyku do uchwalenia uchwalą, to Seremet się pojawi z tego urlopu. Przecież prokurator generalny nie może być nieskończoną ilość dni. Obszernej nowelizacji. No, czym te wakacje. Zmiany zostały spowodowane? Czym te zmiany. Ale to nie jest przypadek, proszę Państwa, że on właśnie teraz zniknął w przestrzeni publicznej, kiedy. W pełnej zgodności z prawem unijnym, a w szczególności. Życzę Państwu powodzenia w śledzeniu tego, co ten senator chce powiedzieć. Patentu, bo tęgiej głowy tu potrzeba, żeby rozpracować ten system znaków przemysłowych, oznaczeń ustaw w teczkach. Posłyszeliście Państwo na początku, on się pytał tej pani, jakieś tam wysokie urzędniczki z ministerstwa, czy to już jest ostatnia nowelizacja do nowelizacji, bo oni sami nie wiedzą już, sami są oni pogubieni. W tym zakresie, o którym powiedziałem. Dziękuję bardzo panie senatorze, bardzo proszę o odpowiedź. No i się tutaj oczywiście dziękuję sobie nawzajem. Panie przewodniczący, panie i panowie senatorowie, dziękując bardzo panu senatorowi Ciochowi za docenienie. Alicja Adamczyk, prezes Urzędu Patentowego. Pragnę wyjaśnić tu dać są ich w Polsce miliony, proszę Państwa. Mówi się od 6 nawet od 4 do 6 milionów już tych Żydów. Czy one są zbieżne ze sobą? Otóż wiem na pewno, że z inicjatywy poselskiej została podjęta próba nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, ale w zakresie zupełnie. No ja nie widzę, proszę Państwa, innego sposobu odebrania tym Żydom władzy, jak jeden komitet wyborczy. Dlatego, jeden że wspólny dla Polaków z tego, pod te co wybory posłowie informowali mnie, kwestii związanych z przejściem. Ale jakim sposobem wypromować 100 osób, 100 kandydatów do Senatu na przestrzeni publicznej i 460 ponad kandydatów na posłów, jest przyjęty wielu to pytanie zostają otwarte. W Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, zwanego OHIM-em. Blisko 600 osób, których Polacy prawdopodobnie w ogóle nie znają na zasadzie jednolitego lub nie, prawa wielu z w Unii Europejskiej. Kandydatów mogliby ogólnie znać, pracę, bo w mediach publicznych nie pojawiają się Polacy, ani w mediach tym bardziej prywatnych, żydowskich, jak na przykład Polsat czy w Komisji Europejskiej. Będą one przedmiotem w tej chwili pracy TVN. Parlamentu Europejskiego. No to zadać też pytanie, na jakiej zasadzie
Polsat otrzymał 64 miejsc koncesjonowanych na 8 polskich multiplexach, które Polska do dyspozycji otrzymała w Genewie w 2006 roku. Polsat systemem dla zgłaszającym. Dostał od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dostał to oczywiście taki kolokwializm, bo nie wiemy jak ta umowa i jak ta cała procedura wyglądała, przyznawania koncesji, bo sprawy są utajniane przed Polakami, takie ważne sprawy jak blokada na tych 64 miejscach koncesjonowanych ogólnopolskiej, dostępnej za darmo telewizji naziemnej. Czyli Polsat ma więcej niż TVP. TVP ma cały jeden multiplex, czyli 8 miejsc, a Polsat ma 13 podobno. I jedną koncesję oddał TV Republika i tutaj warto też postawić pytanie, na jakiej podstawie prawnej koncesja przydzielona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji mogła być scedowana na jakąś inną telewizję. W konkretnej sprawie i podlega tylko przepisom ustawy. W związku z tym jego status jest statusem. Media ogólnopolskie, telewizyjne mają kardynalne znaczenie. Nikt poprzez jakiekolwiek sugestie. Przypomnę jeszcze raz ten apel. W związku z tym samodzielnie. Już go tutaj nie będę czytać. Jest zobowiązany Zarządu Głównego SDP wystosowany do 20 maja bieżącego roku. Z wolnym zawodem. Jest to już minął czerwiec i pracowników prawie połowa lipca, czyli mamy już prawie 2 miesiące od czasu tego apelu, a nie widzimy reakcji dotyczących Rady Nadzorczej TVP. O ile ustawa inaczej nie definiuje pewnych sytuacji związanych ze statusem eksperta, przyjmuje się, że obowiązują wtedy regulacje tak jak dla służby cywilnej. Jest to bardzo duża odpowiedzialność, konieczność zachowania niezależności i bycia oczywiście fachowym tutaj rozjemcą w sprawie, jeżeli toczy się spór, zwłaszcza pomiędzy stronami, zwłaszcza w sprawie, w związku ze skargami, jakie są wnoszone przez osoby trzecie, bla, czy też w przypadku wniesienia wniosku o unieważnienie patentu. Wczoraj widzieliśmy, jak odpowiadał jakiś młody pediatra te tematy in vitro. Ci ludzie mają pełne usta frazesów. Każdego z ekspertów. Następnie jakiś kłamstw. Proponowane poprawki tutaj doprecyzują tylko kwestie związane ze statusem eksperta, pozbawiają go pewnych uprawnień typu jednoroczny urlop dla poratowania zdrowia, jak również i oczywiście nękają tymi szczegółami opinię publiczną i dziennikarze także, bo dziennikarze też się nie mogą zorientować, że pytanie trzecie, już zmian w proponowanej nowelizacji, 628 ustaw. Ta ustawa między 2011 i 2015. Przede wszystkim doprecyzowuje i harmonizuje przepisy prawa międzynarodowego. 628 ustaw. A mianowicie są to przepchnięto w jednej kadencji parlamentarnej. Prawa międzynarodowego plus jednocześnie dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Takie doprecyzowanie powoduje eliminację jakichkolwiek. I w jakim celu jest to robione? Bo przecież ciąg dalszy ma nastąpić. Prawa własności przemysłowej obowiązujących. Szczynkowicz Wielkomorowski grozi, że rozpisze te wybory, ogłosi te wybory. A ja przypomnę, że Komorowski jest pozbawiony praw biernych i czynnych wyborczych. Jest to w pełnej zgodności. Tak naprawdę nie powinien on ogłaszać nic już więcej. Przepisami prawa międzynarodowego, którego Polska jest stroną, a które w większości. Równie dobrze może zrobić to ELEKT, który również organy unijne typu za 20 dni, Urząd Harmonizacji parę dni obejmie urząd. Czy europejskie zgłoszenie patentowe jest konieczne z punktu widzenia ochrony interesów zgłaszającego? Otóż jeżeli chcemy uzyskać ochronę patentową,
w wybranych krajach Unii Europejskiej i krajach europejskich w ogóle, możemy skorzystać z tej ścieżki europejskiego zgłoszenia albo poprzez Urząd Krajowy, czyli poprzez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, albo na drodze skierowania bezpośredniego zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego. Na razie tyle w temacie. Dziękuję. Poczekamy jest na następny temat. Jest to procedura, która na podstawie jednego zgłoszenia jest w stanie zapewnić możliwość uzyskania patentu europejskiego. Ach, nerwy in vitro. Plan Himmlera i Hitlera, generalny plan wschodni, zniszczenia całkowicie polskiego narodu. W 28 krajach unijnych i 10 krajach.